Cześć, witam Was bardzo serdecznie na wideotesty.pl. Z tej strony Marcin. Zapraszam się na recenzję myszki Aorus Thunder M7. Jest to nowość na polskim rynku, kosztuje jakieś 289 zł. Cechuje się tym, że ma aż 14 programowalnych przycisków, w tym 8 przycisków pod kciukiem. Posiada także potężny sensor Avago 9800 o maksymalnym DPI wynoszącym 8200. Prędkość tej myszki to aż 150 IPS-ów, posiada także przyspieszenie na poziomie 30G, co również jest bardzo dobrym parametrem. Oczywiście jak na myszkę z wyższej półki posiada przełączniki Omrona wytrzymujące aż 20 milionów klików, tak więc taka myszka na pewno starczy na bardzo, bardzo długo. Waży ona jakieś 120 gram, nie ma wymiennych ciężarków, posiada kabel w oplocie o długości 1,8 m zakończony pozostałym wtykiem USB. Oczywiście jak dobra myszka dla graczy próbkuje z częstotliwością 1000 Hz. Co do samej myszki, jak dla mnie jest troszeczkę krótka, ponieważ zobaczcie, jeśli położę na niej rękę, to moje palce troszeczkę z niej wystają. Tak więc to jest raczej myszka dla ludzi o mniejszych dłoniach, za to jest całkiem szeroka i wysoka, jednak brakuje jej troszeczkę tej długości. Dokładnie ma 11,6 cm w najdłuższym miejscu, tak więc nie jest to najdłuższa myszka, raczej taka średnia klasa. Zobaczmy sobie teraz po kolei te przyciski. Po prawej stronie mamy przycisk do zmiany profili. Jednocześnie zmienia nam się podświetlenie myszki, a raczej scrolla oraz napisu Aorus tutaj w środku. Przyciski główne pracują kulturalnie i cicho, działają bardzo dobrze i lekko. Rolka przewija się bardzo fajnie, wystaje odpowiednio, jest gumowana, dlatego palec leży na niej bardzo dobrze. Działa oczywiście jako przycisk. Później mamy dwa przyciski oraz wyświetlacz do regulacji poziomu DPI. Są malutkie, ale działają bardzo dobrze. No i 8 przycisków pod kciukiem. Dwa z nich są wysunięte do przodu, wtapiają się w lewy przycisk myszy. Dwa mamy u góry i 4 mamy na dole. Natomiast są różne kształtem, od największego do najmniejszego. Mają też takie specyficzne nacięcia, jakieś dziury. Ten ma jakąś wypustkę, dlatego bardzo łatwo się po kształcie i wielkości zorientujemy, nawet grając po ciemku, który przycisk mamy wcisnąć. Poza tym, co odróżnia tą myszkę od takich innych myszek z klawiaturami tutaj, że w tamtym przypadku, jeśli klawiatura zajmowała całą tą przestrzeń, musieliśmy nasz kciuk trzymać na tych klawiszach, które niekoniecznie były wygodne do trzymania. Natomiast tutaj, pod tym całym panelem, mamy jeszcze miejsce na nasz kciuk. Natomiast z drugiej strony mamy miejsce na palec serdeczny lub mały, w zależności jak trzymamy myszkę, na takim podejście z plexi, który widać także napis Thunder oraz coś na kształt silnika. Zaczerpnięte jest to z designu aut sportowych, gdzie przez maskę widać silnik, także ta myszka ma takie jakby przednie światła. To są oczywiście ozdobniki, ale bardzo fajnie tą myszkę udziwniają i uatrakcyjniają. Mamy także takie wloty powietrza oraz taką szybkę z karbonu, gdzie jest ten napis Aorus, który Wam już pokazywałem. Widzicie też, że myszka wykonana jest z różnych materiałów, z różnych plastików. Tutaj mamy taki szaro-stalowy plastik, dość chropowaty. Natomiast tutaj mamy zwyczajny, niebłyszczący na szczęście plastik. I całą tą myszkę trzyma się w dłoni bardzo, bardzo dobrze. Tak jak mówiłem, dla mnie jedną wadą jest to, że jest troszeczkę za krótka. Od spodu mamy bardzo dobrej jakości ślizgacze. Tutaj są już troszeczkę starte, ponieważ ta myszka już krąży po redakcjach od jakiegoś czasu. Natomiast jakość ich jest bardzo wysoka. Widzimy też sam sensor Avago 9800. Za chwilę zaproszę Was także na obejrzenie testów syntetycznych, testów z gier oraz prezentacji oprogramowania myszki, które jest naprawdę bogate i fajne. A tak właśnie myszka prezentuje się w ciemnościach. Sniper Elite 3 Afrika grało się za jej pomocą wyśmienicie.
Mysz Thunder M7 posiada bardzo rozbudowany panel oprogramowania. Dostępnych mamy aż 5 profili, na każdym profilu możemy zapisać zupełnie inne ustawienia. Pod każdym przyciskiem możemy skonfigurować naprawdę wiele różnych funkcji oraz makr. Nagrywanie makr nie jest żadnym problemem. Niepotrzebne profile możemy wyłączyć. Mamy 4 poziomy DPI, możemy ustawiać także niezależnie oś X oraz oś Y. Wyregulować możemy wiele innych parametrów myszki, łącznie z przednim podświetleniem. Próbkowanie myszki faktycznie osiągało poziom 1000 Hz. Jeśli chodzi o precyzję sensora, jest na naprawdę dobrym poziomie. No i moi drodzy, podsumowując, Aorus Thunder M7 to naprawdę ciekawa myszka. Myślę, że w tej kwocie, w której jest na razie, to jest to jeszcze taki średnio opłacalny zakup. Jak stanieje troszeczkę, to na pewno będzie to super stosunek jakości do ceny, ponieważ myszka wykonana jest fajnie, wygląda ciekawie. Generalnie design jest bardzo, bardzo taki nowatorski i myślę, że ta myszka ma szansę zrobić małą rewolucję na rynku, przynajmniej w sekcji myszek przeznaczonych typowo do gier MMO, RPG z taką dodatkową klawiaturką z dużą ilością klawiszy. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam jak zwykle do pełnej recenzji na portal wideotesty.pl. Link macie w opisie filmu. Zachęcam do wchodzenia, a tymczasem pozdrawiam Was. Cześć!